tak mi się wydaje, że chciałbym dziękować wszystkim ludziom, tym, którzy są piękni na zewnątrz, może mniej piękni wewnątrz, do wszystkich ludzi, którzy potrafią kochać, mi się wydaje, to jest istotą rzeczą. Pięknie mówisz. Mi się wydaje, że jeżeli dacie mi 1,5 minuty, to chciałbym coś zadedykować tym wszystkim, którzy się kochają, którzy są dobrzy dla siebie. Jerzy, jak najchętniej. 1,5 minuty dla Jerzy. Jest to piękna sprawa. Uważam, tak, że warto to, żeby to dotarło do każdego człowieka. Czym może być nawet jeden subtelny pocałunek? To słuchamy. Dotykam ust. Palcem dotykam brzegu twoich ust. Rysuję je tak, jakby wychodziły spod mojej ręki. A jakby po raz pierwszy twoje usta miały się otworzyć. Wystarczy, bym zamknął oczy, aby zamazać to wszystko i zacząć od nowa. Za każdym razem tworzę usta, których pragnę. Usta wybrane spośród wszystkich, absolutnej wolności, przeze mnie wybrane. Aby moja ręka narysowała na twojej twarzy, a które przez niezrozumiały dla mnie przypadek dokładnie twoim ustą, uśmiechającym się spod moich palców. Patrzysz na mnie. Patrzysz na mnie z bliska, jeszcze bardziej z bliska. Tak oczy powiększają się, zbliżają się do siebie, nakładają jedno na drugie. Cyklopi patrzą w sobie w oczy, łącząc oddechy. Usta odnajdują się i łagodnie walczą, gryzą się w wargi, leciutko opierając języki o zęby i grają wśród tego terenu, tam, gdzie przerywa się z powrotem powietrze pachnące starymi perfumami. Cieszą wtedy moje zaburzające się w twoich włosach, pieszczątko woli, wąt twoich włosów, podczas gdy całujemy się, tak, jakbyśmy mieli usta pełne kwiatów, też ryb o szybkich ruchach, o świeżym zapachu. A jeżeli całujemy się aż do bólu, jest to słodycz, a jeżeli dusimy się krótkim, gwałtownym, wspólnie chwyconym oddechu, ta sekundowa śmierć jest piękna. Jedna jest tylko ścina, jeden zapach dojrzałego owocu, kiedy czuję, jak drżysz koło mnie niebie księżyc odbijający się w wodzie. Wspaniale. Słuchajcie, to jest Julio Cortázar, czy piękna sprawa. Jerzy, pięknie to powiedziałeś. Przede wszystkim gratulujemy aktorskiego drygu, a teraz napisz nam to koniecznie na Facebooku, żebyśmy wiedzieli, gdzie to znaleźć. Bardzo zmysłowe, bardzo fizyczne i przenosi nas bardzo w romantyczną sferę kontaktu fizycznego. Dziękujemy, Jerzy, bardzo, bardzo za inspirację. Niech to będzie odzwierciedleniem prawdziwego życia i prawdziwej miłości. Pięknie powiedziane. Napisz w mailu albo w Facebooku.